Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na 25-hektarowym terenie podzieliła i uzbroiła działki dla potencjalnych przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować w mieście. Obecnie trzy firmy prowadzą działalność w ostrowieckim kompleksie inwestycyjnym przy ulicy Bałtowskiej. To jest teren, który miasto kupiło, skupiło od komornika, od syndyka, podzieliło, wydzieliło drogi. W tej chwili na trzech nieruchomościach, na trzech działkach fizycznie stoją już bardzo duże budynki, bo dwa budynki po 8000 m2, trzeci w tej chwili w budowie o mniejszej kubaturze. Niebawem do działających tam firm dołączy kolejne przedsiębiorstwo. Miałem przyjemność podpisać akt notarialny przenoszący własność działki o powierzchni powyżej hektara dla kolejnej firmy, czwartej firmy, która zainwestowała w Ostrowiec Świętokrzyski. Ta działka została w przetargu wyceniona na kwotę 447 tysięcy złotych i mam nadzieję, że na tej działce szybko powstanie kolejny zakład pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w ostrowieckim kompleksie inwestycyjnym przy ulicy Bałtowskiej. Wspomniana firma zajmuje się sprzedażą i serwisem używanych laserów niemieckiej firmy. W nowej lokalizacji funkcjonować będzie także firma zajmująca się rozwiązaniami w dziedzinie obróbki laserowej, funkcjonując jako tak zwany integrator, czyli podmiot łączący klienta końcowego, dostawców komponentów i z nich tworzy cały system do obróbki laserowej.